pań i mamy wielkie nadzieje, ponieważ zarówno Pia Skrzyszowska, jak i Klaudia Siciarz pokazały się świetnie w tym biegu kwalifikacyjnym. Pia wystartowała znakomicie, Klaudia uzyskała rytm na dystansie. Klaudia ma rekord życiowy 7,95, Pia ustanowiła swój rekord życiowy na 8,10. Oczywiście trudne rywalki, wiadoma sprawa, ale na pewno Polki nie będą tutaj statystkami. Efi Bunz, reprezentantka Holandii na torze pierwszym, a tuż obok niej Klaudia Wojtunik. To kolejna młoda reprezentantka Polski w tym roku. Rekord życiowy 8 sekund i 34 setne. I to jest ta Pia Skrzyszowska, urodzona w 2001 roku. 8-10 to jest ten rekord kilkadziesiąt minut temu ustanowiony. Świetna reakcja startowa, dobra sprintersko, płotkarka. Plotycyna, ona wygrywała już kilkakrotnie, między innymi właśnie w meetingu Orlen Cup. Ukrainka na torze czwartym. Evon Britton, Stany Zjednoczone. Jej rekord życiowy jest najlepszy spośród stałej stawki. 7,86 i Klaudia Siciarz 7,95. Egzekwo piąty wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Wicemistrzyni Europy na 100 metrów przez płotki. Młodzieżowa oczywiście. Wreszcie Talia Brooks niewątpliwie zwycięża na fryzurę całych zawodów. Ale czy równie dobrze będzie pokonywała tych 5 rzędów płotków? I wreszcie Elisabeth Pesiridou z Grecji na torze 8, 8,04 rekord życiowy. No i czego możemy się spodziewać? Ja myślę, że jeżeli Klaudia Siciarz zareaguje nieco szybciej niż w biegu eliminacyjnym, to może nam sprawić bardzo miłą niespodziankę. Została w tym biegu eliminacyjnym, świetnie wystartowała Pia Skrzyszowska, ale moim marzeniem jest tutaj zobaczyć dwie Polki, które mijają jako pierwsza i druga linię mety i to jest bardzo możliwe. Jakby pękła granica 8 sekund, to myślę wtedy pełnia szczęścia. No ale to jest sport, będą emocje na pewno za chwilę, zatem trzymajmy kciuki. Tak jest, Pia Skrzyszowska na torze trzecim, Klaudia Siciarz na szóstym, rywalki między nimi najgroźniejsze. No i patrzmy, Pia znowu świetna, Klaudia troszkę się spóźniła, goni Amerykankę Britton, Klaudia Siciarz nabiera prędkości, nie wiem czy nie... Klaudia i świetna Pia Skrzyszowska. 8.05 na razie wyświetlił się wynik. Czy będzie jakaś korekta? W eliminacjach te korekty często się zdarzały. 8.05 było w eliminacjach Klaudii Siciarz. A teraz wygląda, jakby Pia dobiegła do końca. I popatrzmy na to jeszcze raz powoli. Wiesz, to znowu została troszeczkę w blokach Klaudia Siciarz. Pija znakomicie ten pierwszy płotek. Z tego ujęcia kamery nie widzieliśmy, ale tutaj zwróć uwagę, też zupełnie inaczej Evon Britton, no bo w eliminacjach było słabo. I tutaj na dystansie to już nasza Klaudia Siciarz złapała rytm. Pija teraz nieco została. No i mamy pierwszą trójkę, czyli moim zdaniem Siciarz i kto wie, czy nie druga Pia Skrzyszowska, a trzecia też bym przedstawiał. I tak mamy! Pierwsza Klaudia Siciarz, 8,05. Druga Pia Skrzyszowska, 8,05, 8,04 dla Pii. To kolejny rekord życiowy poprawiony o 500. Dla Klaudii zwycięstwo. Trzecia Evon Britton, czwarta Holenderka Bunz, potem Plotycyna, Wojtunik, Pesiridou i Brooks. Ale najważniejsze, Polki dubletem najlepsze. No ale też z jakimi wynikami? No marzyliśmy oczywiście, żeby granica 8 sekund pękła, ale Pia Skrzyszowska 8,05, zaledwie 19 lat. Niespełna. Niespełna jeszcze. Tak. Zatem wynik fenomenalny. Klaudia Siciarz też dobrze, no bo po Toruniu zastanawialiśmy się, co jest z tą formą. Jest dobrze, no bo tutaj można byłoby znaleźć kilka minusów, które po wyeliminowaniu na pewno będą skutkowały wynikiem poniżej 8 sekund. Start nie za dobry w wykonaniu Klaudii Siciarz na dystansie fenomenalnie. Pia Skrzyszowska bezbłędnie, świetna reakcja startowa. Oczywiście, jeszcze młodziutka, jeszcze brakuje trochę prędkości, może pewności siebie, takiego sprytu sportowego, no ale czasu ma mnóstwo, żeby się tego nauczyć. Ale ta szybkość reakcji Pii Skrzyszowskiej jest imponująca, zarówno w tym biegu eliminacyjnym, jak i tutaj w finale. To jest błyskotliwość. Ona tutaj, ona dzisiaj rano miała jeszcze rekord życiowy 8,14, a w tej chwili ma już 8,05. To jest kolosalny postęp. To jest kolosalny postęp po prostu. Kolosalny. Z pewnością spory postęp, no wielki postęp, ponieważ 8,05 to już jest europejski wynik. Wynik na
no, na takim poziomie, który w wielu imprezach, w wielu meetingach wielkiej klasy daje no, miejsca w finale zawsze, a tutaj w tym przypadku miejsce w pierwszej trójce. Zwróć uwagę, Yvonne Brittan też świetnie wystartowała w porównaniu do biegu eliminacyjnego, no ale jest poza... Za Polkami. A zatem dwie Polki. Klaudia Sidziarz pierwsza, Pia Skrzyszowska druga. W puencie tego meetingu Orlen Cup w Łodzi, biegu na 60 metrów przez płotki.